Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden. Jest ze mną Anna, idziemy w góry. Straszny hałas. Przełęcz, przegibek, idziemy na czupel. Idziemy sobie na czupel, kolejny szczyt Korony Gór Polski. Prognoza zmienna, różna, niewiadoma. Jak widzicie, sprzęt już czeka, mamy jakieś niecałe 2 godziny. Różne mapy różnie pokazują, nawet godzina 20 widziałem. 330 metrów przewyższeń, jakieś 5 km, więc nie powinno być najgorzej. Mamy zamiar obrócić przed burzami. Ruch to jak przy autostradzie. Hashtag Morden, jeżeli obejrzeliście do końca. Pamiętajcie, że niepomijanie reklam 30 sekund wystarczy, także jest wsparciem. No i oczywiście wszystkie taktyczne łapki i komentarze. Idziemy na górę. Pierwsze podejście dość ostre. Trochę się wypłaszczyło. Idziemy dalej. Pamiętajcie, że góry nie zdobywacie kondycją, tylko charakterem. Kamieni? Czemu tak się układa? No kiedyś tak szlaki oznaczano. A na szlaku też zostawiano. Nie wiem, czy tam nie grzmi gdzieś w oddali. Teraz idziemy lekko w prawo. Burza nadchodzi, ale my zbliżamy się do schroniska. Zaczyna kropić. No. Ma górka. Deszczek kropi, pioruny biją. No poczekamy sobie w schronisku. No, nigdzie nam się nie śpieszy. Góry to nie wyścigi, chociaż czasem można właśnie dla kondycji pocisnąć. No ale mamy czas. Jest sobota. Plamin 8. Fajna mozaika. Ściana, stare zdjęcia. Także czekamy na pogodę. Niby jest po burzy, trochę jeszcze kropi, ale tam kolejna chmura nadciąga. Zbliżamy się do celu. Burza przeszła, niecałe 3 km. 40 minut, poniżej 40 minut. Mam ze sobą kijki. Jeden minus kijków jest taki, że jak tutaj nagrywam, to muszę je nieść w ręce. A tak generalnie z kijkami idzie się fajnie. Jeżeli można mówić o jakiejkolwiek trudności, to wejście na Magórkę ma tam jakieś, no, światło słabe. Trudność tutaj, od schroniska na szczyt mamy w zasadzie, no są jakieś przewyższenia, na 3 km mamy niecałe 100 metrów przewyższeń i chyba 60 zejść, także nie jest to nie wiadomo jaki ten, co tu mamy, pieczątka 30 metrów, czupel. Taki znaczek. Czyli prawie na miejscu.
Jesteśmy. Ciekawe, czy tą gałąź złamała ta burza, która była teraz. Czupel i pieczątka. I pieczątki nie ma. Także ktoś się nie bał i zabrał pieczątkę. Na czaty. O, miejsce wypoczynku. Dołożyliśmy swój kamyczek. Pieczątki niestety nie znaleźliśmy, została skradziona. Na szczyt sobie weszliśmy. Szczyt prosty. Gdyby nie burza, byłby to spacer. Jakbym miał ocenić, bardzo podobne do poprzednich czterech, które wchodziłem. Może i jedno z łatwiejszych. Ciężko to oceniać. Każdy dzień jest inny, każda forma jest inna, każda pogoda jest inna. Za każdym razem wchodzi się inaczej. Tak samo jak wchodziłem na ślęże. Wchodziłem dwa razy i na tej ślęży było za każdym razem inaczej. Pierwszy raz mam takie zdjęcie na Instagramie, jakbym tam był za karę. A wchodząc w ten ciepły dzień, po prostu było tam pięknie i magicznie. Tutaj ta burza, dawno burzy w górach nie przeżyłem i zapomniałem, jak inna jest niż nie w górach. Te wszystkie odbijające się dźwięki i tak dalej, burza zupełnie inaczej brzmi w górach, jest bardziej przerażająca. I jest też niebezpieczna. Jak byliśmy w schronisku, było słychać, że jakieś 3 km stąd wali, bo sobie tam liczyliśmy. Czyli tutaj. Bo gdzie ma walić, jak właśnie w tą stronę szło. Tu jest najwyższy punkt, więc tu jest największa szansa na to, że uderzy. Wyszło nawet słońce, trochę mamy wiaterku, ale prognoza mówi, że za jakieś 1,5 godziny możliwe kolejne burze, więc zawijamy na dół. Gdzieś jeszcze po drodze może nie będzie padać, uda się coś nagrać. Patrzcie, tutaj wózek dziecięcy. Ktoś sobie schował w krzakach, w zasadzie mijaliśmy tą ekipę. Patrzę, o tak, z dzieckiem sobie idą. No, więc mieli dość. Może nie chcieli, żeby wózek się rozwalił. Jesteśmy gdzieś w połowie między czuplem a schroniskiem na Magórce. I znowu się jakieś chmury zaciągają. No tak czuć, że może popadać. Do nogi. Dobry. Masakra. O, jak widzicie, wchodziliśmy tu. A teraz po deszczu płynie tędy rzeczka. Znowu coś zaczyna padać. My już jesteśmy z powrotem na parkingu. W gawrze też zdobyliśmy 3. pieczątkę. W sumie trzymamy. Niestety tej najważniejszej ze szczytu zdobyć się nie dało, aczkolwiek ktoś ją ukradł. Po co w ogóle komuś takie pieczątki? Także my już zawijamy, było to fajne burzowe, przeczekaliśmy burzę. Jak sprawdziła się stara prawda, że po burzy przychodzi spokój i tak też było. Pamiętajcie, że warto podróżować. Polska jest piękna. Warto się ruszyć sprzed ekranów. Ja o tym przez pewien czas zapominałem, ale teraz będę wam o tym ciągle przypominał. Więcej nie przedłużam. Już dzisiaj chyba nic nie zwiedzamy, zawijamy do domu. W niedzielę odpocząć i w poniedziałek do pracy. Także w przyszłym tygodniu łysica, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że pogoda będzie bardziej łaskawa niż dzisiaj, bo plany są obszerniejsze. Trzymajcie się serdecznie, dzięki, że obejrzeliście do końca. Pamiętajcie, #Morten i do zobaczenia na szlaku.